Siemanko wszystkim, z tej strony Jankes, a więc zaczynam z vlogami. Dzisiaj jest mój pierwszy, więc proszę o wyrozumiałość. Właśnie mamy godzinkę 7. Dzisiaj chciałem pokazać wam, jak wygląda mój przykładowy dzień. Tam, jak widzicie, stoi rowerek, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj pokażę wam przejezd od podstaw. Także ruszamy teraz do kuchni. No i może po drodze się sprawdzimy, jak wygląda waga na dzień dzisiejszy. Także idziemy. ...78,4, jak możecie zauważyć. Więc myślę, że na razie jest wszystko w porządku. Cały czas idziemy do góry. A teraz chodźcie zobaczyć, co przygotuję sobie w kuchni. No to lecimy. Jak już nieraz wspominałem, zawsze na wieczór przygotowuję sobie żółtka, białka. Lodóweczka. Tutaj mamy 220 g białka i 60 g żółtka. A kurczaczek już się tutaj szykuje, jest zamarynowany, tylko zrobić. Jeszcze co mamy w lodówce? Właśnie jestem u rodziców, więc to tylko takie zakupy na szybko. Twaróg Tutti Zero. No i kurczak. I tam jakiś brukułek. Moje standardowe śniadanie, omlecik, składa się z 220 g białek, 60 g żółtka. Wszystko najpierw ubijam. Następnie płatki zmielone w proporcji 55 g. Do tego dorzucam sobie 5 g otrębów owsianych. No i 5 g odżywki białkowej. Ja tutaj przesypałem w pojemnik po białku, aby nie nosić tego wszystkiego w torbie. No i jeszcze kakao naturalne do smaku. Teraz wszystko miksuję i na patelnię. Później zobaczycie efekt. Omlecik upieczony. Zobaczcie. No i teraz tak, jeszcze dołożyłem 100 g owoców. Tak około. I witaminy do każdego śniadania. Ogólne, omega C, potas i magnez. To się znajduje w mojej codziennej suplementacji. Teraz zasiadam do jedzenia, później uszykuję sobie posiłki na resztę dnia. No i spotkamy się prawdopodobnie na treningu. Jak zawsze mała zmiana planów. Wyskoczyły zakupy, a więc jedziemy pokupić co nieco. Byliście w mojej kuchni, tam zawsze nagrywam dla was materiały dietetyczne. Także teraz może też coś wpadnie, jakiś przepis, bo jestem u rodziców. No i po drodze może jeszcze wskoczymy do fryzjera, bo ostatni mnie tak obciął, no, że no już po prostu nie będę mówił. Także idziemy. No i lecimy na zakupy. Tam mamy wafelka. No i za chwilę zobaczycie, co kupiłem. No niestety nie poszalałem z zakupami, bo chyba im się na magazynie skończył towar. No ale co kupiłem? Nie wszystko dla mnie, ale wafle ryżowe, naturalne, do spróbowania, bo bardzo lubię herbaty. Jakaś pierwsza z widzę, z białym winem, zielona, o smaku białego wina. Przyprawę dla kurczaka. Płatki jaglane. Co tutaj jeszcze mamy? Mleko łaciate. Dwie surówki. To też nie dla mnie. No i co ciekawego spotkałem dzisiaj? Płatki owsiane pełnoziarniste z kupca. I zobaczcie. Bez gotowania. 100% naturalne. A co pisze w sposobie przyrządzania? Pół szklanki. 5 łyżek zalać wodą lub mleka, lekko posolić, gotować około 3-4 minuty ciągle mieszając. Więc się teraz pytam, jak to w końcu jest, bez gotowania czy z gotowaniem? No i właśnie jestem po zakupach, szykuję sobie swój posiłek przedtreningowy. A co na niego będzie?
właśnie gotuję. 80 gram makaronu, tutaj mamy 160, ale to będzie na dwa posiłki. No i tutaj jeszcze grilluje nam się pierś, do tego oczywiście warzywka, ale zobaczycie jak skończę, jak to mniej więcej wygląda. No i posiłek gotowy, zobaczcie jak to wygląda. Trochę orzechów, oliwy z oliwek, lubię oliwę, lubię orzechy i wszystko daje do smaku. Też również teraz to wszystko posolę, popieprzę, nie bójcie się soli, nie bójcie się pieprzu, nie zaszkodzi wam na pewno. A przy okazji sobie uszykuję posiłek przetreningowy, a co na niego będzie? Tak, płatki owsiane górskie, je pomieszam z płatkami jaglanymi, do tego dorzucę winogron, no i odżywkę białkową. Tak będzie wyglądał dzisiaj mój posiłek przetreningowy i go spożywam bezpośrednio po treningu, praktycznie tylko się umyję, no i zaczynam spożywać posiłek. Także widzimy się na siłowni. No to dotarliśmy do Kleszowa. Dzisiaj trenujemy z Mateuszem. Trzeba. Także widzimy się w środku. Wszystko zobaczycie, jak dzisiaj będziemy trenować. Także mamy wspomagać przed treningiem. Tutaj mamy 15 gram BCA, 10 gram przedtreningówki blade. No i co na treningu będzie 100%, nigdy inaczej. Jedziemy. Jak widzieliście, pierwsze ćwiczenie to było wyciskanie wąskim chwytem na górną część klatki. Teraz jako drugie robimy ściąganie drążka na wyciągu górnym i tutaj też 3 serie 20, 15, 10. Pamiętajcie tu o pełnym rozciągnięciu opłatek i maksymalnym spięciu. Zobaczcie, jak to powinno wyglądać. To jest trzecia seria. Będziemy dawaj. Okej, dobra. No to kupujemy teraz. Teraz 20, 15, 10. Polska siła.
jedziemy. Triceps będzie niedługo. Chawaj, nie wymykaj. Jeszcze. Dobra. Dał radę. 100%. No to teraz próbujemy biceps. Uginanie prostą tak jak 20, 15, 10. Idziemy. I mamy drop przecinek. Nie tak wysoko, niżej. Nie rotuj nad kreskami. Zobaczcie, jak łapa kuchnie. Dawaj, dawaj. Jak widzicie, to na 100%. Jeszcze. Dawaj. Masz siłę, widzę to. Jeszcze. Jeszcze dwa. Jeszcze raz. Okej. I teraz nogi. Ostatnie ćwiczenie taką metodą DTB. 30, 20, 10, 10, 20, 30. Mateusz leci. Jedziemy bez przerwy. On kończy, ja zaczynam. Z tym, że dokładamy ciężar oczywiście między seriami. Właśnie jesteśmy po treningu. Mateusz, jak oceniasz trening? Trening petarda. Polecam. Jak tam, jak w przeciwieństwie, w porównaniu do twoich treningów? Dzień a noc, serio. A powiedz coś więcej, jak klata, jak spompowanie? Nie? Pompa najlepsza w życiu. Polecam, serio. Także, jeżeli chcecie przeżyć to samo co Mateusz, piszcie, umówimy się na jakiś trening. A teraz mały zestaw naprawczy. Tutaj teraz rozrobię sobie 15 gram BCA, 5 gram kreatyny, no i przejdziemy do posiłku, no i to za chwilę zobaczycie. No i psikus, zapomniałem białka, zapomniałem owoców ze sobą, także, ale nic się nie stało, bo 20 minut od siłowni mam, więc teraz sobie to zrobię. Owoce idą. No i tak wygląda mój posiłek potreningowy. Leci właśnie kolejny posiłek. To już jest drugi potreningowy. A co tutaj mamy? Ziemniaki 280 gram. Troszeczkę kurczaka. Sorówka. Taką mamusia zrobiła. Z oliwkami. No i to wszystko jeszcze zalane jest dwoma łyżkami oliwy z oliwek. I tak właśnie wygląda mój przedostatni posiłek. Mamy godzinkę za 29. A co tutaj jest? 66 gram ryżu basmati, 150 gram kurczaka, warzywa, 15 gram orzechów laskowych włoskich, no i 10 gram oliwy z oliwek. Także przed nami jeszcze kolacja, ale ona wpadnie pewnie tak koło 11, może pół do 12. Zależy jak się obrobię, bo jeszcze muszę odpisać na wasze maile. No, ale pokażę wam jeszcze jak ona wygląda.
Jak widzicie, już jest grubo po 11, a ja zabieram się dopiero za swoją kolację. Zazwyczaj jest to białko i orzechy, ale cię ochota mnie wzięła na coś innego. A mianowicie twaróg chudy w proporcji 150 gram, serek Tutti Zero do smaku 50 gram, no i to wszystko posypane orzechami włoskimi w proporcji 25 gram. No i jak widzicie, tak wygląda mój przykładowy dzień. Co prawda, mogliście zauważyć, nie było nic z pracy, bo obecnie jestem u rodziców na małym wypoczynku, więc tylko w grę wchodziło samo jedzenie, sam trening, no i zakupy. Tak jak wspomniałem, był to mój pierwszy vlog. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli macie jakieś wskazówki, co bym mógł zmienić, udoskonalić, piszcie, a na pewno to wprowadzę i kolejne będą jeszcze lepsze. Pozdro.